Witam, zapraszam Państwa na analizę indeksów S&P w skali tygodniowej. Jak wiadomo, indeks znalazł się w okolicy kolejnej zapory podażowej Fibonacciego, średnioterminowej strefy oporu 1480-86, co automatycznie może implikować wzrost presji podażowej za oceanem. Wczorajsza sesja ułożyła się po myśli obozu sprzedającego, jednak tak jak sugerowałem wcześniej, dopiero w przypadku zanegowania wiarygodnej strefy wsparcia 1442-45 moglibyśmy uznać, że ten ruch spadkowy za oceanem to jednak coś więcej niż zwykła korekta po bardzo silnym wzroście, tak więc nadal z uwagą obserwowałbym obszar 1442-45. Wydaje się, że nikt nie powinien być zaskoczony, gdyby w najbliższym czasie rzeczywiście doszło do konfrontacji w tym właśnie przedziale cenowym. Ruch korekcyjny po tak silnym uderzeniu byków byłby bowiem czymś jak najbardziej naturalnym. Trochę niepokojąco wygląda natomiast indeks DAX, głównie w kontekście tej wyspy odwrotu, jaka ukształtowała się na wykresie, stosunkowo rzadka formacja, ale odznacza się nie najgorszą wiarygodnością. No wydaje mi się, że tutaj również trzeba by było duże znaczenie przypisać pierwszej wiarygodnej zaporze popytowej Fibonacciego 7220-7240. Jak zwykle przełamanie takiej pierwszej wiarygodnej strefy wsparcia Fibonacciego to sugestia czy też zapowiedź kontynuacji fali przeceny. Jeśli chodzi natomiast o indeks WIG20, ponownie dzisiaj w skali tygodniowej, to również troszeczkę ten obraz techniczny zaczyna nam się komplikować. Aczkolwiek notowania indeksu przebiegają cały czas ponad eksponowanym przeze mnie przedziałem wsparcia 2359-2365. Ale widzimy, że z takiego średnioterminowego punktu widzenia indeks znajduje się w dość newralgicznym rejonie cenowym. Poprzednie średnioterminowe szczyty, naruszenie niebieskiej median line wraz z tą czerwoną median line. No na razie doszło właśnie tylko i wyłącznie do naruszenia tych dwóch linii i na rynku zaczyna nam się rozwijać ruch korekcyjny, co również należy na razie traktować jako coś jak najbardziej naturalnego. Sytuacja skomplikowałaby się, gdyby pod naporem podaży ugiął się ten przedział wsparcia 2359-65 wraz z przebiegającą tutaj median line. Uważam, że w takim przypadku rynek wszedłby w kolejną silną fazę przeceny. Dziękuję bardzo.